Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie, z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości, z wielkiej radości. Pod świeczek luną jasną życzcie sobie najwięcej zwykłego ludzkiego szczęścia. Po prostu żyj. Dla mnie zawsze najciekawsze było podróżowanie w czasie, stąd te wszystkie odchylenia w stronę historii, może niezrozumiałe połączenia rysunku z pracami badawczymi nad historią, ale wszystko to w gruncie rzeczy jest jedna wielka podróż, która się zaczęła koło Bagien Nowochódzkich swojego czasu. Jednym z jej najważniejszych etapów było Muzeum Lotnictwa. W niedalekiej odległości się urodziłem. To było moje ulubione miejsce wizyt. To po prostu mogłem tam spędzać całe dnie, łażąc pośród tych samolotów, wąchając smary, wpatrując się w kształty. Jest w sprawie oderwania się od ziemi, rzucenia wyzwania grawitacji, jest coś magicznego. Człowiek o pewnej wrażliwości zawsze go takie rzeczy pociągały. W mniejszym stopniu fascynował mnie fenomen wyciągania królika z kapelusza, a raczej magia związana z prawami fizyki, z ruchem. Dla mnie te stare formy samolotów stanowią ważną część estetyki.
na uczelni. Potrafiłem przyłazić do pana profesora, męcząc go próbami szkiców Spitfire'a zamiast modelki, tak jak to Pan Bóg przykazał na uczelni. Po 20 latach wróciłem do robienia filmów z takim projektem związanym z 100. rocznicą rewolucji rosyjskiej w 1917 roku. Taka historyjka wymyślona, trochę śmieszna, trochę straszna. Zaczyna się właśnie od takich wystąpień w czasie zjazdu partii, gdzie się okazuje, że gdzieś w Chinach istnieje tunel, którym można się przemieszczać w czasie. W Forcie Barycz, oprócz mojej pracowni, znajduje się też przestrzeń, którą chcemy w fundacji zagospodarować jako wstęp do narracji o I wojnie światowej w Krakowie. To się składa głównie z moich ilustracji. Te ilustracje wypełniają pewną lukę, której nie ma na zdjęciach, nie ma w tej warstwie ikonograficznej, natomiast jest w warstwie opisowej. Taka trochę opowieść, jakby, która ucieka od słów, a przechodzi do obrazów, zgodnie z chińskim przysłowiem, że obraz wart jest tysiąca słów. Mam nadzieję na to, że wreszcie uda się zbudować to muzeum. To jest moja wielka tęsknota.